Siemano, cześć, witam wszystkich tutaj Lejto. Dzisiaj porozmawiamy sobie o ostatnim odcinku Dragon Ball Super, czyli o odcinku szóstym. Tak, to już jest szósty odcinek. W porównaniu do odcinka piątego, gdzie animacja była tragiczna, odcinek szósty jest o niebo lepszy. Jest naprawdę fajnym odcinkiem. Możliwe, że jednym z lepszych jak dotychczas. Nie było może za dużo walki, ale naprawdę odcinek był bardzo śmieszny, jeden chyba z bardziej takich z humorem odcinków. Było tam najwięcej jakichś gagów i innych takich sprzeczek. Szczególnie były to jakieś sceny z Vegetą i Beerusem, gdzie po prostu Vegeta przez cały odcinek praktycznie płaszczył się przed Beerusem i Whizem, żeby tylko się nic nie stało, żeby tylko Beerus się nie zezłościł. Na przykład, gdy jedli te jakieś tam, co to było, pierożki czy pierogi ruskie, chyba tak, i w jednym było to coś ostrego. I Vegeta już myślał, że koniec, już będzie zniszczona ziemia i tak dalej, bo Whis trafił na ten jeden z tym ostrym pierożek. Ale no, niestety tak nie było. Whis po prostu, znaczy Beerus po prostu strasznie się cieszył, strasznie mu smakowało to, co zjadł. No i ulga, ziemia uratowana, nic się na szczęście nie stało. No i tak w sumie przez cały odcinek takie różne akcje związane z Vegetą i z Beerusem, przeważnie z jedzeniem, bo jak wiemy, Beerus jest wielkim smakoszem i można powiedzieć nawet maniakiem jedzenia. Przez całą galaktykę szuka różnego jedzenia i co chwilę chce coś jeść. No i oczywiście w końcu musiał natrafić na Buu, to czego Vegeta się obawiał. Czyli spotkanie Bu, grubego Fat Bu z Beerusem. Beerus chciał posmakować super budyń. Ekstra pyszny budyń, który tak się wije ładnie. Wow, na pewno musi być pyszny. No wszystkie ostatnie buteleczki z budyniem miał Fat Bu. I no i żadnej oczywiście nie odstąpił Beerusowi, jak to on. Największy żarłok w galaktyce. No i zaczęła się zadyma, zaczęła się akcja. Buu postawił się Beerusowi, zaczęła się walka. No niestety Beerus jako Bóg bardzo łatwo pokonał Fat Buu i po prostu cisnął nim do oceanu falą uderzeniową. No i dalej już nie wiedzieliśmy, co się z nim stało. Na pewno żyje, to jest tam oczywiste, ale po prostu pokazali w końcu potęgę Beerusa i tam wszyscy na statku, wszyscy Saiyanie, Ziemianie i tak dalej. Zobaczyli, że to nie są przelewki i może być bardzo ostro. No i tak to się w sumie skończyło, że Beerus był rozzłoszczony. Jeszcze przy okazji tam Trunks z Gotenem strzelali się pistoletami na wodę, z tego co kojarzę, i Trunks oblał wodą Beerusa, to wtedy właśnie znowu Beerus się zezłościł, ale Vegeta jakoś go udobruchał i zrobił mu tam super sushi z wielkiej ośmiornicy, czy coś takiego. Zaczął po prostu gotować. Śmieszna naprawdę akcja. I ogólnie odcinek bardzo fajny. Bardzo śmieszny przede wszystkim. Kończy się tak, że Beerus praktycznie jest zezłoszczony i nie wiemy, co będzie dalej. Mam nadzieję, że w następnym odcinku już będzie akcja. Goku wróci do ekipy i zacznie się walka i akcja z kinówki Battle of Gods, gdzie Beerus chce się dowiedzieć czegoś o Super Saiyanie Godzie i walczy po kolei ze wszystkimi Saiyanami. Mam nadzieję, że ta akcja już się zacznie. To chyba tyle, jeżeli chodzi o szósty odcinek. Jeżeli się podobało, lajkujcie i komentujcie. W opisie znajdziecie linki do fanpage'a i mojego streama na Hitboxie. Także serdecznie zapraszam. Lajkujcie, tam wszystkiego się dowiecie. Na fanpage'u jakieś nowości i tak dalej, kiedy co wychodzi, różne dyskusje. Także no, dzięki i do następnego odcinka. Na razie, cześć.